Sector 3 with Razor 6-4 are to confirm the information that Black 235 is being mined in the facility. Free the civilian workers held there by the regime forces and destroy the mine. The assault team will infiltrate the area hidden in the stolen enemy truck, while Razor 6-4 will support that by eliminating guard posts outside the facility. Men, this is it. Engage swiftly with deadly force so you can disengage and proceed even faster. Tyler, you set things off early and weaken enemy posts around the base. Delta 3, we get the pleasure of snuffing the rest of these fucks inside. Free the civilians, identify the ore and level this place. Failure is not an option. Siemano, to ja się dziełem 40, witam was bardzo serdecznie. Razor 6-4 detached from Delta 3 at the first enemy guard post, undetected. Moving to overview 7-2. Tak, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Sniper Ghost Warrior. I dzisiaj się pobawimy w rozwalankę. Na razie cicho. No i teraz wchodzimy do takich troszkę BUM. Siedziałem przez takie kopalnie teraz. I jak widzę, dzisiaj bogato w klatki w ogóle. I lecimy już po pierwszy sekrecik w sumie. Nas nic nie powinno zaskoczyć w tych kopalniach. Przynajmniej. Dobra. Over power. Idziemy tu. I tu sobie gościu kaszle. Niech sobie kaszle. Już nie ma jak kasłać, czym kasłać. Hehe. Intel zebrany. W sumie tędy pójdziemy. Jak już mamy po drodze. Muszę niestety troszkę uważać, żeby nagle na kogoś nie wskoczyć. No jak słychać, albo i nie słychać, nie wiem. Tu se gadają. Ale już jesteśmy na pozycji. Copy that, Delta 3. Razor 6-4, you must infiltrate the camp. Delta 3's location will be marked on your GPS. Proceed to the warehouse and open the gate. Do you copy? Got that. Copy paste. Just past the main gate. Good job, stay sharp. Zejść na dół. Czy co, bo tak trochę nie ogarniam? No dobra, zejdziemy na dół. A. No, zeskakiwanie to nie jest najlepszy pomysł chyba. Ten typ się patrzy w tytułu, do tyłu, dobra. Opa. Nie, tu nie było. Powoli, spokojnie. Nie wiem, czy idę dobrą drogą w ogóle, ale myślę, że dobrą. Czyli ich rozwalać. Chyba tak. Dzień dobry. Tu nikogo nie było. To była szybka, brawurowa akcja. Dobrze, że ten gość mi tam nie strzelił. Trzeba lecieć tym zegzakiem? No chyba trzeba. Lepiej się nie wychylać. A. Halo, jest tam kto? Oby nie.
Tam patrol łazi. I on mi się nie podoba. Wiem, że muszę iść. Dobra, to ja sobie pójdę z patrolem. Nie wiem, czy mogę tak powoli. On mnie zauważy. Nie, dobrze. Tu się coś świeci. A najwyraźniej to się świeci, bo się świeci. Jesteś the only one, ziomek? Oby. Nie. Fucking. Dobra. Zrobiliśmy to po cichu. Więc wielkie graty dla nas. My przy wielkiej wywrotce. I musimy iść dalej. Holy crap, jakie to wielkie. Ja nie mogę. Dobrze, idziemy dalej. Shit. To miejsce już mi się nie podoba za bardzo. Cały czas mi ktoś gada nad uchem. Ten gościu sobie gdzieś... ma jakiegoś ziomka. O, to już nie ma. Musimy pójść wyżej. Czy nie wiem, czy w ogóle go musimy likwidować, ale... raczej tak. Na wszelki wypadek. Dzięki. Ci sobie tutaj stoją, gadają, nie chcę gadają. Ci akurat sobie mogą gadać. Krzaczki. Bardziej w krzaczki. Tylko tu będziemy musieli zdjąć jednego typa. Jeden gościu zdjęty. Strzałem w dupę. Okej. I teraz szukamy Intela. Tu. Super. Good to see you this fine evening. All right, boys, give him something I'll never forget. Rush the stage. No dobra. Czyli już zaczynamy jeszcze nie wiecie, tak? No dobra. Czas sobie trochę postrzelać. Macie coś ciekawego? Ach, te dźwięki z... morda innych gier. Chcę tu złapać? Tam muszę jakoś przyjść. O, apteczki. Najpierw się uleczy. Zatrzymałem tutaj. Trochę postrzelam, później jak na apteczkę. Granada!
Jeszcze jeden gra. Shit! Miotają tymi grantami jak szatan, ja nie mogę. Za koparę. Czego ten gościu stoi w koparce? No ja jestem na miejscu akurat. Jestem na stanowisku. Pięknie. Dawaj. Zmiana się przyda. No panie, nie osakuj. Reload. Goście, nie potraficie zabić. Macie granata. Opsa. Zmiana pozycji. No, gościu, ziom. Gin. O, apteczki. Chyba dla mnie. Wiecie ktoś? No wyłaś. Tam. Dobra, ten wysprzątany. I jeszcze ten. Już, dobrze. Żyj. Idziemy. A druga apteczka, panie, będzie, pójdziemy na górę. Tutaj po prostu jeszcze musimy poczekać. Już. Kolejny cera granatów. Brak! Fuck. Ale uniknie, ja nie mogę. Ziomek zdjęty. Czego w takim momencie nie dostaje snajperki? Snajperka by się mi się tu bardziej nadała. To widzicie, co robię. Nic nie robię. Lej go. No ruchy. Panie, jak on się wlecze. Ten gościu się rozpędzi, tak naprawdę, solidnie. Machen. Żyj. Przeładuj. Leży. Super. Macie. Nie mam granatów. Jakim prawem ty żyjesz? Czy cię zabiłem? No, już. A tam są cywile. Okej, czy jestem teraz snajperem? Pewnie wsparcie, no to już. Ognia teraz. Tu są nasi. Czego ja trafiam w coś, tylko nie w nich? Tu są nasi. Nie mogę w nich trafić, no. Możesz mordesz. Tak, oni do nich podbiegają, po czym zaczynają strzelać do mnie. Bardzo rozsądnie, ziomy.
Nawet nie myślę o headshotowaniu tylko. Ale mi się udało. Bardziej o celowaniu. Cokolwiek. Dobrze. Ja się zastanawiam, przed tym mam was osłaniać, dobra. Już osłaniam, ziomy. Nie bój żaby. Mam zejść na dół, czy mam was stąd osłaniać nadal? Oż ty panie! Jeszcze was więcej. Boom. Z tej strony też? Panie, nie za dużo. Tu jestem, hello. No a to teraz zmiana? Zmiana. Cover us i odzyskałem chyba M4. Gdzie żeś się schował? O shit. Czego nie mogę użyć tego? O! To jest ich good deal. Shit. Gada, czego z każdej strony? Skąd te klatki? Noż the fuck, no. Życia! A tamci mogą się respić do końca w sumie. No chodź. Okej. Mów. Okej. O szpak. Mam granaty z powrotem, jej. Au. Koparka mnie osłoni. Koparka pany. Dobra. My się zbliżamy. Do miejsca chyba z... Macie się, pobawcie sami, jeny. Macie problem taki ze sobą. Wow! Tu? Nie, nie tu. To tu. Na razie i mamy trzeci Intel USAS. Seeker, seek and destroy. No tak sobie wyjdę stąd, podobujcie, że... Ale czego nie mam drugiej broni? To jest dopiero hardcore. USAS-a znany między innymi z najmniejszych 50 chromopodobnych rzeczy. Znaczy ten, Jupitera podobnych, przepraszam. Po prostu miażdżył, tylko że ma w tym przypadku za mały magazynek trochę. Ale nadal jest bardzo dobrą bronią. Znowu zamiana? Znowu zamiana!
A to jest chyba ten, Digger 288. Znacie piosenkę o Digger 288? The Digger 288. Nie, Badger 288. Bagger 288. Bagger 288, Bagger 288, Badger, Badger. Nie podejrzewam, że to było najlepsze miejsce na świecie na kurzania. Boom. No chcę go zdjąć, a ten już umiera, no. O, ten się po prostu idealnie uprasował. Nie wiem, że jesteście na Diggerze, ale... A tu! W ten sposób, że na Diggerze. Nawet sobie zakaszlę. Nie narzekajcie. Cio. A ci się nagle tak co, wysypali z worka, zrespili, bo chyba się zrespili. Ja coś czuję. Dup. 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 Muszę przeładować, ziom. Nie jest tak, że mam nieskończoną taśmę tutaj. Dobra, bagger 288, zaraz wleci powietrze. Bagger 288, bagger 288, bagger, bagger. No i pięknie, tak więc... o, jeny. Na kasowanie mi się wzięło. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a my się widzimy w kolejnym. Nara.